Cześć moi drodzy, witajcie. Dziś chciałbym Wam powiedzieć trochę o sytuacji z wirusem, jak to wygląda w Polsce. Po świętach Bożego Narodzenia, po zabawach noworocznych nie jest najlepiej, jest bardzo źle. 600 osób zmarło ostatnio, ponad 600, 630 osób. Jest ponad 17 tysięcy zakażeń. Nie ma obowiązku szczepień. Niestety wiele ludzi bawi się w dużych zgrupowaniach. Były wielkie koncerty sylwestrowe. Mnóstwo osób się ze sobą spotyka i wirus się rozprzestrzenia bez problemu. Właśnie była informacja o tym, że zakażony jest również polski prezydent Andrzej Duda. Na razie informacja jest taka, że czuje się dobrze, jest oczywiście pod opieką medyczną, no ale jednak jest zakażony i mam nadzieję, że nic strasznego się nie wydarzy i że wydobrzeje. Szybko. 600 osób codziennie umiera. To jest naprawdę niesamowita liczba. Zakłady pogrzebowe nie nadążają z pogrzebami. Jest naprawdę tragicznie. Oglądałem ostatnio taki film dokumentalny na ten temat i pokazane było naprawdę, że dzieje się źle. Zwłoki są. Muszą czekać przez 10 dni w chłodni. Rodziny są na kwarantannie, muszą czekać, nieboże, odbyć się pogrzeb i tak dalej, i tak dalej. Rodziny nie mogą się spotkać z osobami umierającymi w szpitalach, ponieważ oczywiście jest zakaz, bo można się zarazić, zakazić. I to jest naprawdę wielka, wielka tragedia. Jednocześnie ludzie nie szczepią się. 40% ludzi jest w ogóle niezaszczepionych w Polsce, także naprawdę obawiam się, co będzie się działo. Pod koniec stycznia ma być wielki atak, że tak powiem, atak wirusa odmiany Omikron. I polskie Ministerstwo Zdrowia już się do tego przygotowuje. Nie jestem pewny, w jaki sposób się przygotowują. Myślę, że przygotowania powinny polegać na tym, żeby zaszczepić jak największą ilość ludzi. Ale na razie ta akcja idzie bardzo, bardzo powoli. I niestety tak to wygląda, że 600 osób codziennie umiera. Czyli. Po 10 dniach 6 tysięcy osób. 6 tysięcy osób przez 10 dni. To są ogromne liczby. Życzę Wam zdrowia. Życzę również zdrowia naszemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Mam nadzieję, że przejdzie łagodnie to zakażenie. Trzymajcie się, to tyle na razie. Cześć. Pa, pa.